Nie stresuj mnie. Przecież ja się nie odzywam. Patrz, jest! Koloru złotego. Jest jeszcze ten trzeci, ale coś tam jest głębiej. Mam wrażenie, że była tu jakaś torebka, bo jest ten. Skórkowe paski. Kolejna. To ja wezmę te naczynie i będziemy tu wkładać, a może być tutaj, do miski, o, te monety. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca historii. Witamy Was w drugim odcinku Wojenny depozyt ku przygodzie. Dobrze tak jest. Mówię? Jest to druga część, a zarazem kontynuacja naszej odkrywki. Udało nam się prawdopodobnie znaleźć depozyt z okresu II wojny światowej. W pierwszym odcinku mogliście zobaczyć, w jaki sposób w ogóle trafiliśmy w te miejsce. No i oczywiście etapy wydobywania czy odkopywania kociołków, które miały zawartość. Co w nich było? No co w nich było? Jakieś te ubrania, jakieś poszewki, leki, monety. No i pierwsza część zakończyła się tym, że moneta nam się zaświeciła, że prawdopodobnie ma być to złota moneta. Ale czy jest to złota moneta i co jeszcze znaleźliśmy, będziecie mogli obejrzeć w tym odcinku. Zachęcamy Was do oglądania. Na pewno ciekawie będzie. Trochę i wesoło, trochę i bogato, bo ciekawa zawartość tych naszych nie kanek, tylko kotłów. Także serdecznie Was zapraszamy do oglądania. Natomiast osoby, które by chciały obejrzeć cały film, oczywiście mogą kliknąć w link aktywny, który pokazuje się nad nami, i w opisie pod filmem też jest link do pierwszej części. Także serdecznie Was zapraszamy i miłego oglądania. Podkopaliśmy już ten pierwszy garnek, którego udało nam się namierzyć. I on już tutaj pomału sobie wychodzi. Jest przerdzewiały. Zaraz zobaczymy, czy coś w nim jest. No i podejmujemy ten kociołek i wysypujemy. O, tu mi się zapadam. No trochę nie przemyślałem. Jest tutaj taka szlaka. Nie wiem, czasami się czasami. Nadal się zastanawiam, czy to jest jakiś depozyt, czy to po prostu coś klimatowego, śmietnikowego. I tak się zastanawiam. Ale jeszcze odpalę wykrywacz i zobaczę, czy tu nie ma jakichś sygnałów. Są tu jakieś sygnały, będziemy się bawić. Mogłem faktycznie to dalej. Ale tu coś na przykład jest. Spadło coś. O, 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 o. To nie wiem co to. Ale widzę napisy. Albo moneta. Albo coś. O, o. Patrzcie. Moneta. I to się świeci. Zobaczcie, jeden kur. Złoty? Nie. Jeden frank. O Jezu. O Jezu. O Jezu. Jeden frank. Tak zbladłeś? Bo myślałem, że to jest złota moneta. A ten frank, te franki raczej nie są. To tak jak te nasze złoto Weimaru, te Rentenpfennigi, też wykonane z podobnego stopu. Natomiast tutaj widać, że już się zaczęła utleniać ta moneta, ale zawału można dostać. No to teraz się zastanawiam, czy to był śmietnik, czy to faktycznie ktoś zakopał. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj się nam zmienia dynamicznie i jakby podejście też do sprawy. Sprawdzamy ten urobek. Urobek, zlepek monet. Monety. Patrz, raz, dwa, trzy monety.
A tu czwarta. A co to za monety? Jeden, chyba feningi, zobacz. Ale zobaczcie, zlepione do siebie, więc może ich tu być dużo, dużo więcej. Dziubasku. Trafili mi my. Widzieliście kiedyś, żeby ktoś tak się cieszył do feninga? No ja się cieszę z tego, co tutaj jest. A tymczasem zobaczcie, na jakim etapie już jesteśmy, a tam Ewelinka kolejne z tego urobku, z tego dna, tego naczynia wyciąga. A tak wygląda. I widać ewidentnie jest drugi i trzeci jeszcze też garnek. Zobaczcie, widać to. Dobrze, a w międzyczasie co ty tam masz? Na ból dupy chyba jakaś. Widać napisy niemieckie? Tak. Pokaż. Coś tam jest. Coś tam widać. Musiałabym przeczyścić. Weź jeszcze propointerem przejść. Ale mnie to nie interesuje, tam masz, patrz. A tu, patrz, jest kolejna. Jest. Nieźle. Najgorsze w tym wszystkim, że noc się zbliża. Szybciej. No jest. Następny fening. Tam pod tym iściem coś było. Tu kawałek blachy. Nie stresuj mnie. Przecież ja się nie odzywam. Patrz, jest! Koloru. Koloru. Złotego. Nie. Ale jest, zobacz, jaka piękna. Kurde, jeszcze mi spadła. Może będą jeszcze ciekawsze. Piąteczka. A w jakim pięknym stanie. Zobaczcie. 5 feningów. I to było zaraz to, jak wywaliłeś z tego kotła. Nie mogłeś tego dalej gdzieś wywalić? Nie. Tu się przyglądam tej monecie. 5, ale czego? Nie widzę. Nie, niemiecka, wojenna na pewno moneta. Czyli już mamy... No mam ich trochę, jeszcze... Ja trzymam te dwie, które się złociły. Ewelinka kolejne. Musimy to odłożyć, bo będziemy to zgłaszać do konserwatora wszystko. To trzymaj te trzeba monety. Będzie dokumentację zrobić. Jeszcze też. Mam dwie tu w tym, w torbie. Dobra. Patrz, kolejne. Zlepione z sobą. Proszę bardzo. Ja pierdzielę. Naprawdę. Ale to? Co to? Nie wiem. Zobaczcie, utlenione. Pewnie raczej feningi utlenione. Cisza, skupienie. Kolejne. Emocji. Kolejne. Zobacz. Kolejna moneta. Weź, bo to dopiero urobek z pierwszego tego garka. Dzisiaj nockę strugamy. Ja. Noc jest od spania, nie od poszukiwań. Ja. Teraz mi tego nawet nie gadaj. Nie będziemy spać. Kolejne. Ale zobacz, jak jest korodowane. Trzymaj. Ta jedna to już dała wrażenie, jakby złota była emocji. No tak jak ta, którą było. Ty znalazłeś. Pokażę wam, jak to wygląda ogólnie na większym planie, żebyście też mieli wyobrażenie. O, zbuja bym. Natepnąłbyś. Tak to wygląda. Kolejna. To ja wezmę te naczynie i będziemy tu wkładać, a może być tutaj, do miski, o, te monety. Szkoda, że tylko feningowe. Odsunę nasz głośniczek. Nie gadaj. O, już myślałam, że się rozładował. A daj sprawdzę tym. Kolejna. No zbiera dużo sygnałów, bo tu jest żelaza. Żelaza dużo. Tu maskuje mi, wiesz? No bo jest dużo tych blaszek. Czekaj, ja to rozplantuję trochę w twoją stronę. W
Wezmę ten kocioł. I stoisz na tym i ubijasz tam. Weź zbierz mi stąd to, bo to... O, właśnie, no spada tam. Błąd taktyczny, bo mogłem to gdzieś dalej. O, coś wypadło jeszcze. Jest, kolejna. Moneta? Tak. Poczekaj, bo to a było przyklejone do dna, to jeszcze trzeba będzie sprawdzić też tutaj. A co to ja tu mam? Nie mam rękawiczek, muszę założyć. Co to jest? Jakaś... Czekaj, butelka z jakimś napisami. A, pokaż te buteleczki, zaraz zobaczymy. A to chyba był pędzelek do golenia. Berlin na butelce napisane. A to? To chyba był ten. Pędzelek kiedyś się stosowało, takie pędzelki do golenia. Pamiętam, mój tato miał taki kiedyś. A zobacz, czy nie ma napisów żadnych? No, chciałabym. Może jest widać, że solidna. Ale pięknie zrobiony. Taki te. Nie, napisów żadnych nie widać. Bynajmniej ja nie widzę. Jeszcze tą buteleczkę zobaczymy. Jak tymi łapskami bez rękawiczek dotykam tego wszystkiego. A tu może być różnie z tym. Hejtują cię. A tu jakieś dokumenty chyba były. Zobacz, wszystko się rozdupca. Są jakieś tam napisy widać? Nie, nic nie widać. Patrz, kolejna, widzisz? Ła! A to jest ten. Ła! Złoto Weimaru, tak? Zobaczcie. Ja wezmę to dokładnie, żeby... To Rentenpfennig. Nie zmylcie się, że to są złote monety. Te monety są wykonane z takiego stopu, że dają imitację złota. Niestety. Ale nie są. Nie wiem, jakiś nożyk. Tymczasem podejmuję drugi ten garnek, ale tu jest ciężki, ja pierdzielę. Podejmuję drugi, zobaczę, czy nic tu nie ma. Tu już jest podkopane, ale nic nie widać. Nie. Słyszycie? Coś jeszcze jest głębiej, ale trzeba najpierw tym się zająć. Czekaj. Pomalutko, wszystko po kolei. Jakiś porządek trzeba będzie zrobić, to bo to wszystko trzeba będzie te szmaty. A tu coś jeszcze. A to szpulka od nici. A szpulka od nici. Nieźle. A czekaj, wezmę to dalej. Zobaczymy, czy coś tu jest. 3, 2, 1. Gotowi? Bo ja tak. O, ale się breja zrobiła. Patrzcie, jaka breja. Czekaj, zobaczymy wykrywaczem, czy tam... To czekaj, to ja odsunę. I... Zbuju. Są jakieś sygnały wykrywaczowe. O, tu coś jest. Nie. Tu jest jakiś mocny sygnał. Ale to jest to blach kawał.
Moneta. No, moneta nie. Słyszę monetę. Coś tu jest. Nie. To są, ale to jest od tego tutaj. Ten dźwięk. To też mnie ciekawi, co to jest. Nie. Nie. Jakieś szmaty. O, to patrzcie, jakiś rozkładam takie szmaty. Ja muszę to w kocioł z powrotem wrzucać i zrobić porządek z tymi szmatkami. Ła, jak to śmierdzi. Pfu, ła. Także nie ma tu nic. Szmaty zmurszałe. O, zmurszałe. Ale zaciekawiło mnie, bo tutaj jest jeszcze ten trzeci, ale coś tam jest głębiej. Czy to tylko wyobraźnia moja? Nie, no coś tu jest jeszcze. Nie. Zobaczymy. Teraz coś jeszcze jest. Pfu, przepraszam. Nie. No na pewno coś jest. A nie kamień. Bo już wyobraźnia rosła. A to tylko kamień. Zmyliłem się. Ale podkopię jeszcze. Nie, to kamienie są. Także tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. No właśnie. Nie, nie ma. Boki? No boki to ściąga tutaj. Ale to z tamtej strony. Nie. Cisza i spokój. Nadeszła chwila prawdy. O, tylko kto to wyciągnie? A mój kocioł to nawet ma te łóżka. A twoje miały? Też miały. Dobra. Nie, nie dam rady tylko wyciągnąć sama, bo kręgosłup mi ten walnie. Muszę mi chyba pomóc. O kurde. Ty złap z jednej, ja z drugiej. O Boże. Weź to wysyp. Szkoda, że garki nie są też, to się wszystko tutaj sypie. O! To się wszystko tutaj sypie, też jest tutaj buta? O, poprzyklejane różnych rzeczy. O, złamało mi się. Jakiś plastik? No to wszystko widzisz, wilgoci dostało. Ale to tak jakby śmietnik, ale nie, to nie jest śmietnik, to jest depozyt. Nie, to od butów, patrz, zobacz. Polewki? No. Jakieś napisy jeszcze są. Excels. A tutaj dobrej jakości. Sior. Sior. Tu jakieś rajdki były. Patrz. Nie, no skąd wiesz, że rajdki? Czekaj, to wrzucę tu. W tym urobku są jakieś sygnały. Sygnały jakieś są, czy tylko nie są od tego. Od... A, fragmenty tego. Blachy. Blachy. Mam wrażenie, że była tu jakaś torebka, bo jest ten. Skórkowe paski. Albo jakaś sukienka. Albo sukienka, dokładnie. Gdzie jest ten sygnał?
Tu gdzieś w tej szmacie chyba. To są chyba poszewki na te, na poduszki. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze sprawdzę. Ale ta żaba się było miła z tego. Boże, gdzie? Dobrze, ja tego nie widziałam. Tam sobie żaba chodzi. A tu są jakieś sygnały. No ale takie wiesz. Takie wisz, panie. Coś malutkiego, bo trudno namierzyć. A zbój se odpoczywa. Zamiast pomagać kopać. Tam sobie zbój leży, zobaczcie. W ciszy i spokoju odpoczywa. Się rusza? Żeby tylko żaba żadna nie wyskoczyła. Miejsce odpowiednio zabezpieczyliśmy, zakopaliśmy, oznaczyliśmy. Wzięliśmy te najciekawsze według nas przedmioty. Nie byliśmy przygotowani, żeby zabrać te wszystkie kociołki. Jutro przyjedziemy tutaj większym samochodem i zrobimy z nimi porządek. Po prostu zabierzemy, żeby nie leżały w lesie. A też przy okazji co zrobimy? Tak jak mówiliśmy wcześniej. Sprawdzimy jeszcze wszystko. Czy nie ma nic więcej, ponieważ czas nas ograniczył, robi się wieczór, musimy wracać. Emocji co niemiara, emocji dwie garście. Musimy się przygotować do przyjazdu tutaj ponownego. Nie ma tutaj zasięgu, musimy chyba jakieś urządzenie do pomiaru GPS sobie jeszcze fundnąć, bo kiepsko tutaj w tych lasach naszych zasięgami. Wykrywacze mało się przydały, bardziej Ewelinka walczyła propointerem, ale jestem ciekawy, co będzie jutro, bo naprawdę zaskoczyło nas miejsce. Mam nadzieję, że coś wyjdzie jeszcze. Na pewno wyjdzie, ja mam też przeczucie. Jest po prostu miejsce niesamowite. No i też daje kolejnego kopa do poszukiwań. Aż braknie mi tchu, tak. A tymczasem wracamy do domu. Trochę tutaj tego jest, ale to już potem na miejscu to oczyścimy i zrobimy z tego porządek. I błota naniesiemy, tak. A tymczasem Izba Historii Regionu wita nas. Dotarliśmy z naszymi znajdkami do Izby Historii Regionu w Suszu. Lokalne muzeum prowadzi nasze stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej. Wszystkie znajdki, które znajdziemy podczas poszukiwań, trafiają właśnie tutaj i są eksponowane. I właśnie też w tym miejscu, jak zakończymy tą akcję pod nazwą Ku przygodzie wojenny depozyt, przywieziemy tutaj wszystko, no i wspólnie razem oczyścimy, zobaczymy, co ciekawego udało nam się znaleźć. Czy monety złote to są złote, czy lekarstwa to są lekarstwa, czy bakelitowe urządzenie jest latarką, to wszystko przeanalizujemy i dowiemy się. Tymczasem ten odcinek będziemy kończyć i zapraszamy Was na kolejny. My jedziemy, czy wracamy w to miejsce busem, ponieważ musimy zabrać cały złom, który tam został i do końca sprzątnąć i przeszukać teren. Jesteśmy bardzo ciekawi, co tam w ogóle jeszcze może być, bo samo miejsce jest bardzo intrygujące i ciekawe. Dlatego jedźmy. Także wbijajcie na trzecią część naszego filmiku. Na pewno będzie ciekawa przygoda, ciekawy wspólny wypad. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco, to zostawcie subiczek i naciśnijcie dzwoneczek. Tymczasem uciekamy dalej na poszukiwania.
Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.